MoneTab, system płatności oparty na technologii Ripple, został przyjęty przez kolejne 3 japońskie banki. SEC prawdopodobnie pozwie giełdę kryptowalut Bittrex za naruszenia przepisów federalnych. Agencja stwierdziła, że Bittrex nie jest zarejestrowany jako giełda, broker czy agencja rozliczeniowa. Chińskie banki państwowe planują dołączyć do firm z branży kryptowalut z Hongkongu. Amerykański kongresmen Warren Davidson żąda zwolnienia przewodniczącego SEC Garego Genslera za przekroczenia swoich uprawnień. Założyciel Luny Dong Kwon przesłał miliony dolarów do swoich prawników tuż przed upadkiem waluty. Na chwilę obecną przebywa on w areszcie w Czarnogórze, gdzie lokalny sędzia ma zdecydować o jego deportacji do Korei lub do Stanów. Nieoficjalnie podczas próby opuszczenia Czarnogóry Dong Kwon miał próbować przemycić w swoim ciele portfel zewnętrzny Nano Ledger.